Cześć, nazywam się Agata Czerniak, jestem dietetykiem i pasjonuję się też gotowaniem. Dzisiaj przygotuję dla Was sernik bez sera, bo z mleczka kokosowego i borówek. Najpierw przygotujemy spód, do którego potrzebne będzie tak. 50 g mąki kokosowej, 30 g wirków kokosowych, 30 g siemienia lnianego zmielonego wcześniej w młynku i 3 łyżki erytrytolu, czyli takiego zamiennika cukru, który będzie bardzo dobry dla ludzi, którzy dbają o linię, a także dla diabetyków, którzy muszą dbać o to, żeby poziom cukru nie rósł im zbyt szybko. Mieszamy wszystko razem. I dodajemy do tego 50 g mleczka kokosowego. Najbardziej potrzebna będzie nam teraz płynna część mleczka, czyli gęstą część oddzielamy na górę do garnka, a płynną część wlewamy do miski. Ta gęsta część bardzo nam się później przyda do zrobienia góry sernika, także jej nie wyrzucamy, tylko zostawiamy w garnku. Dobrze, i teraz wszystko mieszamy razem. W razie potrzeby musimy dolać trochę wody, żeby cały spód nam się zagniótł. I mieszamy wszystko ręką. Kiedy czujemy, że masa jest już lepiąca, możemy wyłożyć sobie na tortownicę. I ugniatamy wszystko do dna. Czyli ugnieciony spód wkładamy na czas przygotowania góry sernika do lodówki. Do gęstej masy mleczka dodajemy 400 ml mleka. Ja użyję mleka ryżowego. Jest to mleko roślinne, także będzie również polecane dla osób z jakimiś nietolerancjami mleka krowiego. 400 ml. I wlewamy. Zaraz masę będziemy zagotowywać, dlatego nie trzeba się specjalnie starać, żeby dobrze wymieszać. I do masy dodajemy około 30 g erytrytolu. Erytrytol jest to zamiennik cukru, bardzo polecany dla osób na diecie. Nie wywołuje próchnicy, tak jak zwykły biały cukier, dlatego jest również dużo bardziej zdrowy. Jest nieco mniej słodszy niż cukier, dlatego trzeba użyć go trochę więcej, ale jest bardzo dobry w smaku i bardzo przypomina smak cukru. Także osoby, które są bardzo wybredne i nie lubią słodzików, na pewno tutaj będzie im to odpowiadało. Masę teraz będziemy musieli zagotować. Wrzucamy do niej jeszcze 3 łyżeczki agaru. Agar jest to zamiennik żelatyny pochodzenia roślinnego, dlatego będzie bardzo dobry dla osób, które są wegetarianinami czy też weganami. Całą masę musimy teraz zagotować i dobrze wymieszać. Czyli teraz w trakcie, kiedy masa nam się zagotowuje, zmiksujemy sobie borówki. Sprawdzamy masę, jeszcze trochę potrzeba, żeby wszystko się rozpuściło. I do zagotowanej masy dodamy zmiksowane wcześniej borówki. Kiedy masa nam się zagotuje, wyłączamy i dodajemy zmiksowane borówki. Po zmiksowaniu całej masy odstawiamy ją na chwilę do ostygnięcia i następnie przelewamy na nasz schłodzony spód, który jest teraz w lodówce. I taki gotowy sernik należy włożyć na jakieś 2-3 godziny do lodówki. Czyli po wyjęciu spodu z lodówki przelewamy schłodzoną masę na sernik, na spód. Ona na razie jest bardzo płynna, ale w lodówce nam na pewno stężeje.
I tak przygotowany sernik wkładamy do lodówki. Sernik wyjęliśmy przed chwilą z lodówki, ukroiliśmy sobie już kawałek. I teraz można go jeszcze dodatkowo ozdobić startą gorzką czekoladą. Każdy kawałek można ozdobić według własnych upodobań. Mogą to być również wiórki kokosowe, mogą to być też inne owoce. Jak kto lubi. Smacznego.